Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie trzecia część filmiku o tej uszkodzonej stacji Baku 858D, która pokazuje po włączeniu error HE, czyli Heater Error. I powiem Wam tak. Powymieniałem połowę elementów tutaj na tej płytce. Jeździłem do Axla na Dworcowej, żeby kupić triaka. Tutaj jeszcze jest. To jest chyba, nie wiem, to są tutaj dwie diody takie w tym układzie. To sprawdzałem pod miernikiem RLC. W zasadzie powiem Wam tak, to i to było sprawne, ale wymieniłem te dwie rzeczy tutaj na nowe. Tej nie wymieniałem, bo ją sprawdzałem tym miernikiem RLC i pokazywało, że jest sprawny, ok, wszystko. Wymieniłem wszystkie kondensatory elektrolitowe, jakie są na tej płytce, nanówki. Też kupowałem w Axlu wszystko. Diody, wszystkie diody, jakie tu są, powymieniałem. Nanówki sztuki, bo też je kupiłem. Tutaj nawet mamy taki kondensator, jakby porcelanowy. Też go wymieniłem. Nanówkę sztukę. Stara jest już taka, powiedzmy, troszeczkę jakby się przegrzała. To jest nówka sztuka. Po wymienieniu tych rzeczy w dalszym ciągu błąd HE. Grzałka na 100% jest sprawna. Połączenia kabli na płycie też są sprawne, więc nie poddaje się. Coś mi tam wyleciało znowu, kondensator. Nie poddawałem się. I jeszcze Wam powiem takie coś. Ten potencjometr wylutowałem, przelutowałem wszystkie tutaj połączenia. Te dwa przyciski też wylutowałem, przelutowałem je. Ten potencjometr mały też przelutowałem. Także dużo rzeczy na tej płytce zrobiłem, bardzo dużo. I co odkryłem? Zacząłem, wkurzyłem się. Pokażę, ja się przełączę na Firefoxa. Pokażę Wam, o co mi się rozchodzi. W końcu po prostu odpaliłem schemat, jaki znalazłem w internecie i sobie tą sekcję tutaj Thermocouple Amplifier, czyli wzmacniać jakby do tej termopary, który szczytuje jakby temperaturę, jaka jest tam w grzałce. Wkurzyłem się i zacząłem te wszystkie rezystory tutaj, które są w tym układzie, wylutowywać jedną nóżkę i sprawdzać, czy mają wartości podane takie, jak są tutaj. Wykaz rezystorów jest tutaj. To jest ten do regulacji ustawiania prędkości wylotu powietrza, a tutaj ten mały do kalibracji, ten niebieski. Jak widzicie, mamy fajnie opisany, naprawdę świetny materiał. O, miernik mi się już włącza. Dobra, świetny materiał ktoś zrobił, bo bardzo, bardzo mi pomógł w tym momencie. Bo ja, wylutowując sobie jedną nóżkę tych rezystorów, mogłem sobie porównać z tymi wartościami. I popatrzcie, znalazłem jeden rezystor, który jest uszkodzony. Gdzie on jest? Już Wam mówię. R30 dokładnie. Gdzie jest ta R30? No patrzcie, się zgubiłem. Czy to jest R31? Nie. To była R30. Gdzie jest R30? C8. Poczekajcie, poszukamy R30. Tu też nie ma. Jest. R30. On jest tutaj, w Power Leguration. Dobra, sorry, to teraz źle po prostu to powiedziałem. Rezystor R30 jest na linii minus 5 V.
zasilanie tej płyty. Tu widzimy diodę. Czy nie było plus 5 V? I to by się zgadzało, bo 5 V idzie sobie na tą. Na ten amplifier termokuple. Termokuple. Tak, okej, no wszyscy wiadomo, o co chodzi. Czyli jeżeli sobie teraz tutaj popatrzę R30, jeżeli on był uszkodzony, przerwany tutaj układ, no to wiadomo, że mi kurde nie zasili tego całego tutaj wzmacniacza amplifiera, tak zwanego po angielsku. I teraz popatrzcie, ja się przełączę teraz na tą płytkę i ten R30 jest wylutowany tutaj. On ma wartość 470. Zobaczcie sobie, przełączę się na Firefox, nawet na płytce jest napisane fajnie. R30 470 R 1 W. 1 W. 1 W. Teraz zobaczycie. R30 470 ohmów, 1 W rezystor. I teraz, ale to jest naprawdę, bo wiecie co, ja jestem amatorem totalnie, ale się uczę, kurde, rozkminianie. Sam się uczę oczywiście wszystkiego. I on jest tutaj, w tym miejscu. Ja sobie tutaj te rezystory wlutowałem, jak widzicie, jedną nóżkę. One są wszystkie sprawne. Tylko ten jeden, ta jedna gadzina, to jest ten R30 470. I patrzcie teraz, ja biorę miernik. Co się stanie, jak będę chciał go zmierzyć? To jest teraz 600 kilo. On powinien mieć tam ile? 470, czyli ja zakres ustawię sobie na 600 ohmów. I teraz powinien mi miernik pokazać, jak dotknę tych dwóch nóżek tutaj, wartość 470. Czy pokaże mi? Nic, zero. Patrzcie, jest 0L. On jest po prostu uszkodzony, ten rezystor. Chyba idzie moja mama. Ja muszę zrobić na chwilę pauzę, poczekajcie. Dobra, to moja mama przyszła, więc lecimy dalej z materiałem. Wiecie, czego żałuję? Że dzisiaj, będąc w Axlu, nie kupiłem rezystorów. Kurczę, a tak sobie myślałem, że właśnie rezystory będą troszeczkę ważniejsze, czy ważniejsze. Że podejrzewałem, że bardziej rezystor mógł się jakiś uszkodzić niż kondensator. I nie wziąłem tych rezystorów. Już nie chciałem gościa męczyć, bo jak kurczę szukał mi tych wszystkich części do tych kondensatorów, no to troszeczkę tego było. Ale okej, dobra, pojedziemy sobie następnym razem i kupimy ten rezystor, nawet może więcej kupię, dwie sztuki, po dwie sztuki, bo to jest bardzo tanie, a mogą się przydać w przyszłości. Tak więc mam nadzieję, że faktyczną przyczyną wyskakiwania tego erroru właśnie z grzałką, która nie była wykrywana, był uszkodzony ten rezystor. No mówię wam, ten rezystor jest martwy, nie pokazuje żadnej wartości. Nawet jak przełączę miernik na większe wartości, 600 kilo. Nic. Nic nie reaguje. A teraz, żeby wam pokazać, że miernik jest sprawny i to wszystko dobrze sprawdza, to sobie sprawdzimy na przykład rezystor, który jest wylutowany. Nie wiem, tu R34. Tutaj mam na płytce R34. Ja się przełączę na Firefoxa. R34 powinien mieć 270 ohmów. Czyli R34 270 ohmów. Daję zakres na 600. Przykładam jedną sondę do nóżki, teraz drugą do tego.
270, 268. Idealnie. No, żebym się nie stykały dwa, bo mi wtedy pokaże inny wynik. 268. Dobra, tutaj mamy zaraz za nim następny jakiś i mamy opis 680. Czyli ja już muszę sobie zwiększyć na 6 kilo, bo na 600 już mi nie pokaże. I teraz zobaczymy, ile ma ten. 669, 670 prawie. Także ja już nie będę może męczył tego nagrywania, bo jest 10 minut. I tak jak mówię, podsumuję. Wszystkie te tutaj elementy są sprawne, powymienione na nowe kondensatory, nówki, przelutowane gniazda od guzików, potencjometrów tych dwóch tutaj, poprawione nawet tutaj niektóre luty, żeby uniknąć tak zwanych tych zimnych lutów połączeń. Ale dalej ten error HE wyskakiwał. Mam głęboką nadzieję, że faktycznie znalazłem usterkę tego uszkodzenia i to jest ten uszkodzony rezystor. Co, jakby to powiedzieć? No, patrząc na schemat, jakie tam jest połączenie, no jeszcze raz sobie włączę ten schemat i wam pokażę. R30 jest uszkodzona i ona jest tutaj w tej sekcji Power regulacja mocy. Jak myślicie, jak ktoś z was się tak kuma na tych schematach, jest takim naprawdę dobrym gościem z elektroniki, powiedzcie mi, czy mogę mieć rację, że ten rezystor R30 powodował niedziałanie, jakby niewykrywanie kolby? Okej, to tyle. Ja jestem naprawdę podekscytowany, że udało mi się znaleźć tego rezystora, bo to będzie naprawdę bardzo fajna szkoła, jak dla mnie. Takiego Janusza amatora, nie? Że tak siebie nazwę. Dobra, kończę, bo mam jeszcze super niespodziankę dla was. Nie pokażę wam teraz może tego, ale będąc dzisiaj w sklepie, właśnie w Axlu, coś wydarzyło się pięknego i pokażę wam, co kupiłem. Uwaga, to już wam zdradzę. Za 5 zł. Za 5 zł, a dalszą historię tego wszystkiego powiem wam w następnym filmiku. Także trzymajcie się, pozdrawiam.